Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Rabki Zdrój. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali temat wzrastanie w łasce, czyli jak żyć w ostatnich dniach na ziemi. Jest to Biblia oczywiście dla zaawansowanych ludzi, którzy już studiują, są już w pewnych naukach ugruntowani i poszukują jeszcze dodatkowego źródła, dodatkowego wytłumaczenia, napomnienia, pocieszenia czy też ostrzeżenia. Temat dzisiejszy jest wzrastanie w łasce. Zbawienie to dar Boży. List do Efezjan drugi podaje w ten sposób. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Dar Boży równa się życie wieczne. Brak tego daru Bożego równa się śmierć wieczna. I ten werset jest wersetem kluczowym w zrozumieniu zbawienia, że jest to dar Boży. Nie z uczynków. Nie, że my zrobiliśmy jakieś uczynki, wierząc, zrobiliśmy jakieś uczynki i teraz my uważamy, czy ja uważam, czy ktoś uważa, że mu się należy z tego tytułu. Czytając historię Kościoła, wiemy, że tam święte kolegia się zbierały, i one w miejscu Boga decydowały, kto jest zbawiony, a kto nie jest zbawiony. To jest dar Boży. Przypatrzmy się takiej bardzo interesującej scenie z synem marnotrawnym, który właśnie jest scena zapisana w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, kiedy to syn marnotrawny porzucił wszystko, porzucił dom, wziął pieniądze, nie chciał mieć nic wspólnego i póki były pieniądze, to było koleżeństwo, towarzystwo, przyjaciele, kiedy stracił wszystkie już pieniądze, no to wszyscy się odwrócili od niego i ze świniami razem jadł i on sobie pomyślał, no wrócę do ojca, do domu. Chociażby tam najemnicy, tam najprościejsi pracownicy mają lepiej. Niech chociaż zostanę pracownikiem, zwykłym, u mojego ojca. I on wraca do domu, ojciec go serdecznie przyjmuje i na nowo stawia go na swoim stanowisku. To jest dar, dar. On nie zasłużył na to. Właściwie zasługa była taka, że nie miał zasług. Żadnych nie miał zasług. Ale mimo wszystko ojciec przyjął syna marnotrawnego. I możemy teraz sobie porównać, jak to jest z prawem łaski. W naszym polskim prawodawstwie mamy to prawo łaski. Prezydent stosuje to prawo łaski. Tu mam jeden taki przykład z 18 grudnia 2009 roku. Prezydent Lech Kaczyński ułaskawił trzech braci Mirosława, Tomasza i Krzysztofa Winków w sprawie linczów we Włodowie. Zostali oni prawomocnie skazani na 4 lata więzienia za zabójstwo
w 2005 roku agresywnie zachowującego się sąsiada Józefa C. Czyli była kara, prawomocnym wyrok, sąd skazał go na 4 lata, ale ponad tym sądem jest jeszcze prezydent, który stosuje prawo łaski. Lech Kaczyński ułaskawił 201 osób, odmówił ułaskawienia 913 osobom. Taka jest statystyka. I teraz przejdźmy do szczegółów. Prezydent stosuje prawo łaski, wydając indywidualny akt łaski. Akt łaski stosowany jest przede wszystkim, gdy skutki wyroku są nadmiernie dolegliwe. Prawo do stosowania łaski jest konstytucyjnym uprawnieniem osobistym prezydenta, wykonywanym bezpośrednio przez głowę państwa. Konstytucja umieszcza stosowanie prawa łaski w kategorii przywilejów głowy państwa. Tak więc nasz prezydent może stosować prawo łaski. To jest indywidualny akt. I nikt nie może powiedzieć, że to jest źle, czy to jest dobrze. To jest indywidualna wola prezydenta. Dlaczego te osoby ułaskawił, a inne nie ułaskawił, to już prezydent się z tego nie tłumaczy. To jest jego przywilej, stosowanie prawa łaski. I teraz przejdźmy to samo, ale przejdźmy teraz na Pana Boga. Pan Bóg też stosuje prawo łaski. Bóg stosuje prawo łaski, wydając indywidualny akt łaski. Indywidualny. Chociaż czytamy w Piśmie Świętym, zgromadzili się wszystkie narody, są zasiadł, ale ten akt jest indywidualny. Bóg nie daje łaski zbiorowo, tylko indywidualnie, tak jak prezydent. Akt łaski stosowany jest przede wszystkim, gdy skutki wyroku są nadmiernie dolegliwe. No, wyrok, kara śmierci za grzech, to jest bardzo dolegliwa. Ale tutaj Pan Bóg ma pewien kruczek, że może zastosować prawo łaski. I o tym będziemy rozmawiali. Prawo do stosowania łaski jest konstytucyjnym uprawnieniem osobistym Boga, wykonanym bezpośrednio przez Niego. Bóg może zastosować to prawo łaski. Nie musi, ale może. I nikt nie może mu zabronić, czy powiedzieć, źle robisz. Stosowanie prawa łaski w kategorii przywilejów Boga. Bóg ma ten przywilej. Stosowanie prawa łaski. I teraz zobaczmy, jak to konkretnie wygląda. Tu mamy akt ułaskawienie akurat prezydenta Lecha Wałęsy. Postanowienie prezydenta Wałęsy. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej postanawia skorzystać z prawa łaski w stosunku do... I tu jest wymienione osoby. Nie wiadomo, jak my będziemy patrzyli na te osoby. Możemy krytykować prezydenta. A nie, to źle zrobił. A to powinien siedzieć w więzieniu. Nie ma dyskusji. Z aktem prawa łaski prezydent postanowił, nie musi się nikomu tłumaczyć, to jest jego wola, jego osobista wola, dlaczego jednych ułaskawia, a drugich nie. To już jest tajemnica. I my w podobny sposób powinniśmy podejść do Boga, który
stosuje akt ułaskawienia. Jak uzyskać od Boga ten akt ułaskawienia? Obecnie będziemy studiowali. Wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Kiedy raz zgromadzili się w synagodze, rozeszli się, poszło wielu Żydów i nabożnych prezbiterów za Pawłem i Barnabą, którzy z nimi rozmawiali i nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej. To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym świecie, zwłaszcza zaś między wami w świętobliwości, czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości, lecz w łasce Bożej. I to życie w łasce Bożej jest bardzo ważne. Prosimy Boga, aby nam okazał swoją łaskę z uwagi na przelaną krew Jezusa Chrystusa. Prosimy Go i teraz wyobraźmy sobie Pana Boga, który okazuje nam łaskę, a my w dalszym ciągu popełniamy te grube grzechy, kardynalne grzechy. Jak to jest? Czy ten człowiek trwa w łasce? Przypuszczam, że te osoby, które były ułaskawione przez pana prezydenta, będą się bardzo pilnowali, aby nie popełnić żadnego przekroczenia prawa. Bo wiedzą, że oj, z tą łaską już nie będzie tak łatwo. Łaska? Łaska musi wzrastać w nas. Musimy być coraz bardziej świadomi tej łaski, co Bóg uczynił dla nas, co Ojciec, Syn i Duch Święty czyni dla nas. Ojciec jako ten główny sędzia. Syn jako nasz obrońca, jako pośrednik, który złożył ofiarę. A Duch Święty jako ten, który przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Nie przekonuje nas jednego dnia, ale bezustannie apeluje. To jest ten bezustanny proces. Tak jak roślina, która jest, potrzebuje czynniki wzrostu, woda, powietrze, gleba, słońce, temperatura, człowiek. Tak samo potrzebuje tych czynników, odpowiednie odżywianie. I rodzice oczywiście bardzo będą się martwić, kiedy to dziecko nie wzrasta. Ciągle jest taki sam, załóżmy metr i nic nie urosło. Rok, drugi, nic nie urosło. Są zatrwożeni. To dziecko nie rośnie. Tak samo nasz Ojciec Niebieski chce, abyśmy wzrastali. Aby nasze życie chrześcijańskie było wzrostem. Wzrastamy przez Słowo Boże, przez społeczność, przez miłość, wiarę, nadzieję i tu można było dodać przez społeczność w modlitwie z Bogiem. To są te czynniki wzrostu. Studiować Pismo Święte. I teraz jest grzech i jest akt łaski. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Pan Bóg powinien oddać każdemu według jego uczynków, czyli zapłatą za grzech jest śmierć. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Lecz okazuje nam swój dar łaski, życie wieczne.
przez Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Chce nas ułaskawić. I teraz bardzo ważne jest, jak tu po prawej stronie, abyśmy poznali grzech. Wiedzieli, co to jest grzech. Następnie wiedzieli, co mamy z tym grzechem zrobić. W jaki sposób dokonuje się odpuszczenie grzechów. Następnie nowo narodzić się, naśladować Chrystusa, przyjąć chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, prosić Boga o akt łaski, prosić Boga o odpuszczenie grzechów i żyć w stanie łaski. Pamiętajmy, że władza należy do niebios. List do Rzymian podaje w ten sposób. Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza: zlituję się nad kim się zmiłuję. A zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Bóg jest jedynym źródłem łaski, a człowiek w żaden sposób nie może skłonić Boga do dania mu tej łaski. Bóg jest suwerenem, jest ostatecznym źródłem wszelkiej mocy, autorytetu i wszystkiego, co istnieje. I tu jest bardzo ważne pytanie, które możemy powiedzieć, zadaje sobie Bóg. Dlaczego miałbym ci przebaczyć? Dlaczego miałbym okazać ci akt łaski, zmiłowania? Zezwolić ci żyć wiecznie. Musimy zrozumieć, że źródłem tego aktu jest Bóg, nie nasze uczynki. Nie my teraz będziemy się starali, ach, przypodobam się Bogu, o, to na pewno Bogu się podoba, o, na pewno mnie zbawi, jeszcze na jakimś kazaniu jestem, to już tam mi w ogóle powiedzieli, że będziesz zbawiony. I tu może na niejednym pogrzebie byliście, że ksiądz mówił, o, on już jest w niebie, na nas spaczy w niebie. Czyli po prostu człowiek sam decyduje o tym, gdzie kto jest. I teraz przejdźmy do pięknej przypowieści, która jest w Ewangelii Mateusza. Królestwo niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swymi sługami. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. I ten dłużnik nie miał z czego oddać. Błagał na wszystkie świętości, żeby król mu darował. I król był dobry i darował mu ten dług. Mówi, idź w pokoju, daruję ci. I kiedy wychodził z pałacu, spotkał swojego dłużnika, który mu był grosze winny. I tak po prostu tego dłużnika naskoczył, zaczął go tarmosić i następnie wtrącił do więzienia, że ma mu te grosze oddać. Kiedy król usłyszał o tym, zawołał z powrotem tego dłużnika i rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. I tutaj król powiedział, ja ci darowałem taki dług, a ty nie mogłeś darować ten mały dług? My w modlitwie pańskiej mówimy, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajca. Jaki jest sens tej przypowieści? Bóg okazuje nam akt łaski, ale patrzy na nasze życie, jak my się sprawujemy. Nie jest to, że akt łaski mam i to jest glejt na popełnianie różnych grzechów przeze mną. Nie. Ty musisz się teraz
bardzo dobrze starać, aby ten akt łaski utrzymać. A i tak Pan Bóg będzie w końcu on decydował o tym, bo wiemy, że wiele ludzi jest zwiedzonych. Naprawdę. Miliardy ludzi jest zwiedzonych i oni myślą, że czynią dobrze, że idą do Królestwa Niebieskiego. Wielkie ich będzie zdziwienie, o czym wielokrotnie Ewangelie wspominają. I teraz odbywa się rozprawa sądowa. Zasiadł sąd i otworzono księgi, aż przybył sędziwy i odbył się sąd. Chrystus mówi o tym sądzie. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tu jest więcej niż Jonasz. Apostoł Paweł na Areopagu podaje, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystko przez wskrzeszenie go z martwych. I widziałem umarłych wielkich i małych stojących przed tronem. Księgi zostały otwarte. Również inna księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Biblia wyraźnie mówi o sądzie. Jak on się będzie konkretnie odbywał? Ale bardzo dokładnie. Każdy ma swoją kartotekę tam. Każdy uczynek, każda myśl i będzie sądzona. Czy okazać mu akt łaski, czy też nie okazać mu łaski? Chociaż nasze uczynki będą bardzo pomocne w tym, ale jednak one nie decydują o wszystkim. Bo te uczynki mogą być niedokonane zgodnie z wolą Bożą. To mogą być złe uczynki, chociaż człowiekowi wydaje się, że one są dobre. Patrzmy na czasy inkwizycji. Tam zabijali ludzi, myśląc, że to się Panu Bogu podoba. I jeszcze wmawiano im, że ten, który bierze udział w krucjacie, to do nieba dostanie się. To ma pewne zbawienie. To wszystko będzie rozstrzygnięte przez sąd. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy, chwale swojej, wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich. Jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustanowi owce po prawej stronie, a kozły po lewej, wtedy król powie tym po prawej, po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo dla Pana zastępu nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne, wysokie i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone. Wielka scena sądu. Zawsze byłem tym przerażony. Ja będę osobiście wyczytany. Wszystkie moje najtajniejsze uczynki będą badane. I wtedy Bóg zadecyduje tak lub nie. Tak lub nie. To było przerażające dla mnie. Zawsze było przerażające. I obecnie też jest przerażające. Przejdźmy teraz do zagadnienia związanego z tanią łaską. Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł i wielu zwiodą. Jest tak zwane zwiedzenie
taniej łaski. Każdą naukę w Biblii szatan fałszuje. Nie chce, żeby ona była podana w czystości, tak jak podali apostołowie, prorocy, tak jak podał Jezus Chrystus. Szatan chce każdą naukę wypaczyć. Dlaczego? Aby ludzie zginęli. Nie mieli żywot wieczny, ale zginęli. I ta tania łaska jest propagowana w wielu, wielu kościołach jako tylko dobra nowina o odpuszczeniu grzechów. Bez wezwania do naśladowania Jezusa, utwierdza w nieposłuszeństwie, głoszenie przebaczenia bez konieczności pokuty, pozbawiona dyscypliny, lekceważenie dekalogu. I to właśnie spotykamy. Uważny czytelnik, uważny słuchacz zauważy to w kazaniach pastorów, czy księży, czy różnych diakonów. Zauważy tę naukę. I teraz kolejnym elementem zwodzenia jest kupczenie łaską Bożą, sprzedawanie łaski. To jakby taki był konik, no kiedyś to byli konicy, konik, który sprzedawał nielegalnie bilety do kina, tam można u niego kupić. I to jakby taki stał przed pałacem prezydenckim i człowiek mówił, a sprzedam ci zbawienie, sprzedam ci akt łaski, ja mam dobre chody u prezydenta i to tylko się tam pewne rzeczy musisz zrobić i masz załatwione zbawienie. Jeszcze będziesz ogłoszony i to przez odpusty. Wiemy, że Marcin Luther, cała reformacja powstała na punkcie odpustów, gdzie sprzedawali łaskę Bożą za pieniądze. Za pieniądze. Kupiłeś sobie specjalny papierek, w którym było napisane, że ty masz odpuszczenie grzechów. Bóg okazał ci łaskę. Papierek. To był fałszywy papierek, tak, fałszywy pieniądz. Później pielgrzymki. Ja tu mieszkam niedaleko Kalwarii Zebrzydowskiej. Ludzie przyjeżdżają na pielgrzymki, chodzą po tym terenie i wmawia im się, że tu macie łaskę Bożą przez te pielgrzymki. Że tu, że przyjechaliście, to macie specjalne dary łaski Bożej i kupowanie zbawienia. Ile to hrabiów, czy tamtych możnowładców zafundowało jakieś opactwo, jakiś kościół i księża wmówili mu, że to już będzie piękny dar, to już żywcem do nieba pójdziesz. No i ten człowiek wierzył to, no bo wierzył. To jest to kupczenie. Łaska jest darem Bożym. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Ostrzeżenie w Piśmie Świętym. Zbyt mało odsuwacie się od postępujących w błędzie. Są osoby, które są w błędzie, a człowiek może się być za blisko niego. Musi się odsunąć. Jeżeli on jest w błędzie, nie kontaktuj się z nim. Nie chodź tam, niech ci nie kusi nawet przyjście tam. A ja zobaczę tylko. A ja tylko zobaczę. Nie, to jest szatańskie zobaczenie. Masz się odsunąć, nawet możesz sam stać przy Słowie Bożym. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Za daleko się zapędzili ludzie w tej łasce.
tym sprzedawaniu łaski Bożej. Biblia nic na ten temat nie ma. Dopiero pobożni mężowie, czytając Słowo Boże, ich oświeciło. No jejku, przecież my wielki błąd popełniamy. Przecież tego w Biblii nie ma. Powstała reformacja. Następne, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane. I niech nikt w swojej pysze nie wynosi się nad drugiego. Co zostało napisane, to jest wystarczające nam do zbawienia. Nie potrzeba nam nic więcej. To są ostrzeżenia w Piśmie Świętym. Nie dodawaj tego. Biblia nie mówi nic o odpustach, nic o pielgrzymkach, nic o kupowaniu zbawienia. To dlaczego to robisz? Pamiętam, jako dziecko, będąc jeszcze nawet ministrantem w obrządku łacińskim, tudenckim, zawsze przychodziłem do babci, bo babcia była bardzo religijna, nam ciągle coś czytała i dawała mi różne modlitwy, a ja zawsze szukałem te modlitwy, gdzie jest więcej odpustu. 100 dni odpustu, a tak mało, ale 500 dni odpustu, o, dobra modlitwa, o, 500 dni odpustu dostanę. O, tu odpust zupełny. O, nie umrę w stanie łaski uświęcającej. 13 pierwszych piątków miesiąca. Ojejku, jejku, ale się natrudziłem i zbawienie mam jak w banku. Ale to było ponad to, co Pismo Święte mówiło. I teraz, sumując to wszystko, łaską zbawieni jesteście, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiła byś go i dałby ci wody żywej. Chrystus w rozmowie z Samarytanką przy studni Jakuba mówi, gdybyś znała dar Boży, dar łaski Bożej i tego, który z tobą rozmawia, to byś go prosiła o ten dar. Tak samo, jeżeli poznamy ten dar Boży, dar zbawienia, poznamy tego, który może nam dać ten dar. Będziemy go prosić. Będziemy go prosić i żyć w nadziei, że w dniach ostatecznych da nam ten obiecany akt łaski. Oszlifowany diament, oszlifowana łaska. Z lewej strony widzimy diament, taki surowy, wydobyty prosto z kopalni. I ten diament, chociaż ma też dużą wartość, jednakowoż on musi być oszlifowany, żeby to całe piękno z niego wytrysnęło. Są specjalni szlifejerzy, którzy szlifują ten diament i wychodzi piękny kamień, który odbija wspaniałe światło, który jest naprawdę drogocennym. I tak samo i my, wzrastając w łasce, szlifujemy tą łaskę Bożą. Że wtedy w oczach Bożych ten diament, którym jest łaska, jest coraz piękniejszy. I teraz ten moment otrzymania daru łaski, kiedy to olbrzymia rzesza ludzi wejdzie do wiekuistego królestwa, do Nowej Jerozolimy i Chrystus Pan powita ich. Biblia podaje, że to będzie wielka rzesza, olbrzymia ilość ludzi. No ale z drugiej strony będzie pozostawiona miliardy ludzi na zatracenie. I
Każdy z nas powinien się zastanowić nad tym. Ja będę jedną z tych osób, która tam wejdzie. Dołożę wszelkich starań w moim życiu. Nie zaniedbam się, ale dołożę wszelkich starań, aby wzrastać w Bożym, w Bożej łasce. Tak więc dziękuję wszystkim za wysłuchanie, rozważania. Zapraszam na kolejną część, żywy związek z Chrystusem. Kolejna część, czwarta część w temacie, jak żyć w ostatnich dniach na ziemi. I niech was Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty błogosławi. Amen.